Steel prices have been under pressure for several months now. If you compare the first seven months, Od kilku miesięcy odczuwamy presję cenową. Jeśli porównamy pierwszych 7 miesięcy roku, to ceny są o około 10% niższe niż były w pierwszych 7 miesiącach 2012 roku. Ostatnio obserwujemy pewną poprawę sytuacji, jeśli chodzi o ceny stali, ale ona jest związana raczej z cyklicznością niż z jakąś fundamentalną zmianą. Chodzi o cykl związany z gromadzeniem i wyprzedażą zapasów w przemyśle stalowym i w tym momencie to bardziej wpływa na poprawę sytuacji. Także ceny żelaza, węgla, złomu, które są bardzo ważnymi komponentami kosztów produkcji stali, gwałtownie poszły w górę. Producenci muszą podnieść ceny stali, by zapewnić sobie choćby minimalne zyski, dlatego większość graczy na rynku stali zdecydowało się na podniesienie cen. W Europie nie widać jeszcze trwałego odbicia, tak jak w USA. Jeśli popatrzymy na produkcję stali, to jesteśmy wciąż o 30% niżej niż byliśmy w 2007 roku, a więc wciąż tkwimy w kryzysie. Nie chcę tu narzekać na kryzys, ale taka jest rzeczywistość. Musimy się do niej dostosować, poczynić pewne kroki, które są w tej chwili możliwe. Widzimy, że popyt utrwalił się na pewnym poziomie. Jeśli wszystko dalej będzie szło dobrze i nie będziemy mieli znowu dołka, to jest szansa, że popyt utrzyma się na tym poziomie i powoli zacznie się poprawiać, odbije się od tego poziomu, ale to wymaga czasu. but it will take them time